Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączają się polscy filmowcy i oddają to, co mają szczególnie cennego, jak choćby suknię Aleksandry Śląskiej z Królowej Bony, czy kurtkę filmowego Dominika z Sali Samobójców. Co jeszcze pójdzie pod młotek w słusznej sprawie? Anna Wieducik-Krzędzielarz. To jest jeden z największych hitów aukcji. Bluza Silnego z wojny polsko-ruskiej z podpisem Borysa Szyca. Cena wywoławcza 500 zł. Podobnie ceny innych rekwizytów, a jest w czym wybierać. Marynarka Juliette Binoche z filmu Sponsoring, koszulka i kurtka Kuby Gierszała z kultowej już Sali Samobójców, czy suknia Aleksandry Śląskiej z Królowej Bony. Pojawił się pomysł i to jest też jubileuszowa edycja Wielkiej Orkiestry i stwierdziliśmy, że no najwyższy czas już teraz to. Trzeba się włączyć. W środowisku filmowym wielkie poruszenie. Rekwizyty przekazują aktorzy, producenci i dystrybutorzy. Zebrano już 50 przedmiotów. Mają być kolejne. Bez wahania jakby oddam moje rzeczy, które mam, bo ja je mam na zasadzie pamiątki, ale one tak naprawdę się kurzą, więc jeżeli one w jakiś sposób, a mam nadzieję, że w jakiś sposób mogą pomóc, to jest o wiele bardziej szczytny cel. Ze swoim bokserskim szlafrokiem z filmu Moja krew rozstał się Eryk Lubos. Ten i inne rekwizyty można już licytować w internecie. Ja mam nadzieję, że to będzie ważne dla tego, kto to wylicytuje. No, trochę krwi i potu zostało tu w tym, a sprawa z 8 stycznia 2012, czyli dla dzieciaków pomoc zawsze, wszędzie. A Panorama, jak zwykle, wystawia na aukcję współprowadzenie naszego programu. Anna Fieducik-Krzędzielarz, Panorama.